battle. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym 12 już odcinku z gry Just Call 3. Zanim rozpoczniemy kolejną misję fabularną, co trzy głowy to nie jedna, jeszcze tutaj rozpoczniemy wyzwanie Szał na łodzi 2. Możemy tylko używać łodzi i musimy zdobyć 20 tysięcy punktów, żeby zdobyć 5 trybików. To bardzo trudne wyzwanie. Z tej łodzi możemy tutaj zniszczyć te cztery pojemniki, silosy z ropą, benzyną, wherever. Tutaj mamy jeszcze jedną łódź. Przy pomocy tej łódzi możemy tylko zniszczyć ten jeden kondensator, ale jeszcze zobaczę tutaj jedną rzecz. Tutaj mamy beczkę. Zdaje się, że tymi łodziami to nie możemy w ogóle sterować. Oj, proszę, tej łódki już tutaj nie mamy na środku, a była wcześniej. Pytanie, czy tutaj stąd będę mógł coś zniszczyć. A mogę tutaj stąd zniszczyć. A, proszę, tutaj coś mamy. Tutaj mamy. I tutaj mamy. A to na górze to też jest coś? Coś czy nie? To chyba jedyna sensowna łódeczka, którą możemy tutaj... Najgorsze jest to, że nam tutaj jeszcze... Dobra, to chyba nie możemy nią sterować, nie? Czy możemy? A możemy! Możemy, dobra, to czekajcie, moment. Tutaj bym podpłynął, to tylko zniszczymy to, a tu jest kondensator jeszcze schowany. Jakbym podpłynął tutaj, to tutaj mamy też. O, proszę. To podpłyniemy tutaj. Dobra. Jedziemy. 3, 2, 1, start. Zacznijmy może od tego, tutaj. Tu jeszcze możemy zniszczyć. Dobra, mamy cztery gwiazdki. To w sumie już jesteśmy w domu, że tak powiem. Gwiazdek. Jeszcze nam sporo czasu zostało. Super, dobra. 27600. De facto to nawet niepotrzebnie. To jeszcze coś było. A jeszcze mogłem kilka punktów ugrać, ale nieważne, mamy 5 trybików. Zaraz sobie coś ulepszymy, bo mamy chyba punkty do wydania. 4 minuty za nami. Dobra, rozpoczniemy teraz misję. Co trzy głowy to nie jedna. Jak tam sytuacja z modami? O proszę. Granaty wybuchną, gdy dotkną czegokolwiek. Granaty wybuchną po kontakcie z osobą lub pojazdem. A to takie w sumie średnio najeża. Ale to może być to. To w sumie mam... A, proszę. Dobra. Mapka. Tutaj mamy tą misję.
Usta punkt docelowy. De facto nie możemy użyć szybkiej podróży. Niestety. Teraz pytanie, jak stąd wyjść? Ja ci pierdzielę. Chyba tamtędy, nie? Wyjdziemy. Oj. I trzask. Dobra, panie. No masz, kurde, 3 km drogi, żeby tutaj dotrzeć do celu. Chyba, że użyjemy zaraz wingsuita. Dokładnie tak. To jest genialne w tej grze. Naprawdę, jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Mistrzostwo świata. No patrzcie tu. Z bazuką jeszcze na plecach. Fajnie by było, gdybyśmy mogli jeszcze strzelać. Zdaje się, że chyba w DLC jest taka możliwość. W każdym razie możemy zamontować jeszcze silnik rakietowy. Coś wspaniałego. Naprawdę, gra jest zawalista. Chociaż dosyć powtarzalna, bo de facto tylko niszczymy tutaj. No ale też jest walka trochę dostępna. Walczymy z pojazdami, z wojskiem. Rekord osobisty 58 sekund. Powinienem pobić, co? Pobijemy rekord. Gość ma 7 minut. Skubaniec jakiś tam jeden. 7 minut latania. Przeagent. Ale tak szybko żeśmy tutaj dotarli. Hopsa. Hopsa. Dobra. Startujemy z kolejną misją. Co to za wyzwanie tu jest? Skok. Czy to nie jest nasza misja czasem? Tak, to jest nasza misja. Misja się nazywa Skok, tak? Czy to jest misja? Nie, to jest misja z dodatku, to nie. Tutaj mamy co trzy głowy, to nie jedna. Najpierw robimy kampanię, podstawkę. But a cute one. Oh, Rico! Very interesting. What's Zeno doing here? Oh, adequate IQ. Said he worked for Bavarian weaponizing before the attack. Diagnostics fascinating. Bavarian infused directly into armor plating. Renders immune to traditional ballistics, explosions, fire. Okay, so. Invincible tanks. What's the good news? Shield don't know how to disable the shielding. How is that good news? Well. Do know many parts of this tank are manufactured at a nearby refinery. Okay, Lima, let's check it out. No, no, too dangerous. Tio can hack those systems. Oh, no, no, no. Tio is gonna fix this tank and then we are selling it. Having both the disease and the kill could be worth far more. Oh, you're thinking of developing a new weapon. That settles it. The three of us in a smash and grab job. Okay. We'll create a distraction. You take out the reinforcements, and then together we'll hit the refinery. Sounds like a plan. No, 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 don't touch that. Ah. Have fun, you lunatic. Nie, dzięki, stary. Przygotowujemy czołg chyba. I być może go użyjemy później. Na jakąś większą skalę będziemy siać terror i zniszczenie. Enrico, when you get there, you'll find a little toy we left for you. We're gonna cause a subtle distraction.
You just need to take out the militaries that respond. Got it? Garrett. Udaj się do punktu obserwacyjnego. Poruszamy się z prędkością 100. Rico, do you like telling your old pal Sheldon what's going on? You seem to be making a lot of people nervous. You know anything about Di Ravello's fancy tanks, Sheldon? I reckon I do, old top. Where do you think they come from? Your friendly neighborhood agency, of course. The Black Hand paid a mighty penny for them. And what is the Black Hand? A mercenary group working for Di Ravello. Big fellows, spooky voices, Bavarium-shielded tanks, you know the drill. You see, the Black Hand have struck a deal with Di Ravello. They get some of the Bavarium take, too. It's a tangled web we do weave, amigo. Robimy to w ten sposób, bardziej hardkorowo. O, poleciał! O, jaka bum! Dobra. Ej, no panie, przecież użyłem... Użyłem linki, no co jest? O, cholera. Rico, I'm here. We're approaching. Distraction should draw them out right about now. Okej, okay, będziemy co? Ładować ze snajpery? Oh shit. Była stacja benzynowa. Piździec, jej nie ma. Ale ja nic nie zrobiłem, halo, o co chodzi? Co to się stało? Ja nic nie strzelałem, to nie moja psa. Rozpraw się Czekajcie, muszę sobie jedną rzecz zobaczyć, jak się przybliża. Sterowanie PC, pieszo. Dokładne celowanie. To jest to. Detonuje ładunki wybuchowe, rzut granatem, celowanie dokładne, interakcja. Wybierz broń specjalną, 3. Bez sensu, nie ma czegoś takiego tutaj. Snajperki już nie ma. Gdzie te posiłki są? Ej, kuźwa, mocna ta broń jest. Potem mam jakieś posiłki, tak? Tylko, że te posiłki... Myślałem, że możemy używać przybliżenia, tak? To kuźwa kaszana trochę. Dobra, ładnie. This Bavarium refinery, what does it do? Extracts Bavarium from other rocks and metals. The result is a purer form of Bavarium that's easier to weaponize, though slightly less stable. Are there a lot of these refineries? A handful. We
note Bavarium used to make our capture tank came from this specific refinery. By analyzing the makeup of the few contaminated minerals, singling out traces of various minerals, and comparing it to a geological map of Medici. Thanks, Theo. Dobra. Lećmy za tym. Hopsa. Hopsa. Hey, are you two coming or? Hey, not everyone can fly, okay? Dobra, kogo mam tu sprzątnąć teraz? Anika. Zaczekasz, aż Anika dotrze do rafinerii. Wszystko fajnie, tylko czego ja nie mogę, kurde... Aj, bo spadnę zaraz. Amo, dobra, możemy. Dobra, możemy przybliżać w końcu. What smug look? Get over yourself, Rodriguez. Okej. Ale mają brykę fajną. Dobra, pobawimy się teraz w snajpera. Przynajmniej wiem, jak przybliżać już. Wstyd. 12 odcinków i nie wiem, jak przybliżać. Co ja mam tu? Kogo mam dowodzić? I'm in the... Damn it! Another firewall! Drive is using very advanced encryption. This is going to take a little longer. Glad you're impressed, but we're not gonna last long here. Czekajcie, amunicja. Właśnie. I'm almost there. These security protocols are incredibly robust. Dobra, jak na razie idzie spłatka. A coś tutaj mało tych jednostek. This encryption is way more advanced than I was suspecting. Theo, I don't care. Just finish. Downloading data now. Just a little longer. New plan. There's a chopper in the hangar. Get to it. I'll cover you. Pokaż nożyczkę. Kolanko. Aj, skubaniec. Się schował. Pushing forward, Rico. Cover us. O kurde, posiłki. Te beczki to specjalnie tak postawili. Oj, tego tutaj nie trafi już. Za żadne skarby. Bo się nam skubaniec schował. Pięknie, pięknie. Look out, there's more of them. Rico, we gotta press forward. Give us some cover. Jak na razie pikuś wam powiem. Yo, yeah, motherfucker. Dzięki za pomoc.
Czego ja mogę zebrać? Amunicja mi się chyba skończyła. Dobra, udało się. Rico, use your grapple thingy and latch on. O kuźwa, na pewno to jest dobry pomysł. O kuźwa. Okay, get us out of here, Tio. Rico, come on us. Ja pierdzielę. Ej, kurde, amunicji nie mam. Osłaniać, chronić śmigłowiec. Na razie zagrożenia nie widać. A ja wiem, dlaczego to zadanie się nazywa trzy głowy, to nie jedno. Jak jesteśmy przymocowani klejem, chyba kropelka. Ale dałem dupy teraz. Ja pierdziu. Teraz pytanie, od którego punktu zaczynamy? Okay, get us out of here, Tio. Rico, come on us. Dobra, ja mam tą chillową broń. Kuźwa, mać. Dobra, snajperkę sobie zostawimy. Obrywamy trochę. Nie mam, kurde, bazuki. I'm surprised too. Hey, watch it. Or I might forget you down there and land abruptly. Now, boys. Not bad, Rico. Not bad. Udało się nam pokonać śmigłowiec.
To nasi. Perki, cholera. Trzęsie tutaj, kuźwa. Mam inny pomysł. Dlaczego ja się oddalam? Okej, kurde, ciężka misja, ale się udało. Wykonałem sobie misję z dodatku, tak jak sobie widzę. Dobra, jak już tu jesteśmy, to zajmiemy się tutaj. Niepozyskane, a auto niepozyskane. Dobra. To się zastanawiam, o co chodzi. Dobra, tu mamy szczekaczkę. Słaba broń. Ale tego się kurde nie da zmniejszyć. Dobra. Szczekaczka teraz pójdzie w przysłaniu. This is dispatch. Sending ground reinforcements to your position. Najlepiej sobie na mapce oblukać. To jeszcze mamy policję do przyjęcia. Nie spodziewałem.
jeszcze jeden. Jeszcze nam został jeden chyba plakat. Raczej billboard. No i tutaj nam został jeszcze teraz flaga i mamy posturnek przejęty. Według mnie strasznie skopiowane z tego, z Far Cry'a. I trochę z Ghost Recon Wildlands. Tam też mieliśmy właśnie takie posterunki, które przejmowaliśmy. Blokował się tutaj jakiś ten? Nie, chyba nic. O, misja. Impuls elektromagnetyczny. Liczba prowincji do wyzwolenia w Insula Andracon 3. Wow. Długa i niebezpieczna droga. Tu mamy jedną misję, a tu mamy drugą misję. Impuls elektromagnetyczny. Okej, okej. Czekajcie, bo tu bym coś wykonał jeszcze. Tutaj coś mamy, dobra. To już jest ogarnięte. Przelot nad Darsenem. To jest strasznie popierdzielone. Ale tutaj się nie da przenieść, cholera. Nie możemy użyć szybkiej podróży. Ani tutaj. A szkoda. Dobra, wiecie co? Trochę kaszana, bo się nigdzie tutaj nie mogę ruszyć. Możemy ewentualnie tutaj uderzyć, ale tu jest strasznie, kurde, dużo tych rzeczy do zniszczenia. Nie mamy czasu, de facto, żeby tego przejmować to. O, tu tylko dwa trybiki zdobyte. Kiepsko. No cóż, tutaj by się przydało to przejmować. Tutaj mamy kilka tych, ale tu też się nie możemy przenieść. Chyba że zrzuty powstańcze i weźmiemy sobie... mamy trzy markery. To sobie weźmiemy śmigłowce. Broń specjalna, tu mamy zablokowane wszystko. Czemu to baza wojskowa zablokowana? Aha. Szczulowo. Odnajdź starożytny grobowiec. Misja zablokowana. Dobra. Ej, no co jest? Czego marker na mnie ten? Aha, poproś o zrzut. Dobra, teraz. O kurde, co tu się dzieje? Gdzie polecimy? To jest zasadnicze pytanie. Na pewno nie tutaj. O! Może tutaj? Co? Trzy kilometry. Mam pomysł. Zdobędziemy lepszy śmigłowiec, będziemy mogli zaatakować z powietrza. O kurde, wyszukiwanie rakiet. Kupa. Kuźwa, tam nie dolecę. A może dolecimy.
Ale wiecie co, nie, już będziemy chyba kończyć. 35 minuta, szkoda przedłużać. Także chyba zaraz skończymy. Tam nie dolecę chyba bez tego. Bez kontaktu z wodą. Naval forces are inbound to provide additional support. Nurkujemy, bo kurde. We've lost visual contact. All units, fan out and search. Zaraz nam braknie trenu, ale kurde, obława jest w toku. Ale kuźwa kaszana, aż mi się wpieprzył w gówno. Za przeproszeniem. All units on alert. Reestablish visual contact. Pod wodą nie możemy używać haku. Straszna kupa. Initializing search protocol. Find the target as soon as possible. O kurde, łodzią ktoś tu pływa. Shit. No jeszcze trochę. Jeszcze trochę się wyzwolimy z sideł. Please be advised, we have naval forces on route to your location. HQ, we have boats en route to your location. We are sending naval support to your location. Naval forces are inbound to provide additional support. This is dispatch. Target is still at large. Find him. This is HQ, we have boats en route to your location. Attention. We are sending tanks to your location. Czołgi jadą w moją stronę, zajebiście. Koniec zabawy. O, i tym oto akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, hej hej. Do not let him escape.